Czyli co? Zbadaliście ten komputer, zgromadziliście te informacje, zebraliście te dowody, pozgrywaliście wszystko, co było, co wydawało wam się ciekawe, co mogło w waszej ocenie przydać się w dalszych waszych działaniach. I co dalej? No bo jest noc, jest środek nocy, z tego co pamiętam. Jest środek nocy, tutaj jest cisza, spokój. Co robicie? I zadałem najtrudniejsze pytanie, tak? Znaczy, stanęliśmy na tym, że zastanawiamy się, czy chcemy zgrywać bohaterów, czy chcemy czmychnąć z danymi. Znaczy tak, I ściągnąć innych, nie? Trzy fomory, trzy, nie, dwuosobowe patrole. Sześć fomorów, jeśli nie mają srebrnej amunicji, wydaje wam się, że dacie sobie z nimi radę. Coś nic słabo cię było słychać, więc nie wiem, co powiedziałeś. Mówię, że ja, to be honest, nie pamiętam, jakie miałam zdanie. Pamiętam, że odwrotne niż weź sobie ustaw nikt, który nie jest Bajushi. Zrób sobie łamane. Tak, bo na razie chcę powiedzieć, że nie pamiętam, jaki plan miała Bajushi i Mayumi, ale to chyba nie ta sesja, więc... A kto wie? Kto wie? Może jest tygrysołakiem i tylko udaje. Ale dobrze. Naprawdę zajebista w udawanie. Jestem skorpiona w naszej drużynie. Pragnę dodać, że jesteś ślepa, więc może nawet za bardzo nie musi udawać. Proszę bardzo. Nie no, pachnie mi wilkiem, nie? Nie no, jasne, żartuję. Dobra, gramy już bez wygłupów. Więc co robicie? Jest tych sześciu fomorów, nie ma nikogo innego. Jest tu cisza, spokój, słychać tylko... Słychać lekki wiatr, i czuć lekki wiaterek, widać, że śnieżek lekko opada, ale generalnie temperatura się bardzo podniosła w stosunku do tego, co przeżyliście w kilka dni wcześniej. Co robicie? W tym momencie mamy tak naprawdę trzy opcje. Jedziemy do Toronto i na miejscu próbujemy znaleźć miejsce, do którego oni chcą przetransportować to coś, co tutaj wydobyli. Próbujemy to coś zabrać, zniszczyć, albo zniszczyć sam transport. Albo cofamy się i przez Umbrę wzywamy innych. Jeszcze wydaje ci się... Albo wpadamy tam w środek i rozwalamy wszystko, co nam wpadnie pod pazurę. Problemem nie jest zabicie tutaj strażników, ale co dalej zrobić? Ja głosuję na przechwycenie ładunku. No domyślacie się, że będą to albo do jakiegoś naprawdę poważnie chronionego miejsca, albo do kairnu żmija przewozić, więc to no, w waszą trzyosobową drużynę, czyli wy plus Michael, no Mission Impossible. No, odbić na miejscu, tak, to na pewno. Natomiast w trakcie transportu no jest szansa, tak? Powiedzmy sobie szczerze, bo oni się nie spodziewają, że ktokolwiek będzie na tyle szalony, żeby to zrobić. Więc mamy przewagę zaskoczenia. Zastanawiam się tylko, kiedy. Bo jeżeli zrobimy to teraz, to tak naprawdę niczego nie uzyskamy. No bo to dalej jest w dziurze. No właśnie. Natomiast jeżeli będziemy czekać, aż oni to załadują i będą przewozić, to nie będzie sześć fomór strażników, tylko będzie ona, strażnicy i kumple z Toronto. Jasne. I pamiętajcie jeszcze, że najprawdopodobniej wasz szczep i szczep zimowego wilka przygotowują się do wojny. No właśnie. Więc teraz pytanie... Czy nie lepiej byłoby zebrać te dane i... Żeby zadziałać dwutorowo, pchnąć im te informacje, które mamy przez Umbrę i jednocześnie
podłożyć podwaliny pod zasadzkę, mając nadzieję, że zdążą nam wysłać wsparcie, a jeśli nie, no to zrobić co w naszej mocy. Oczywiście, jeśli się okaże, że oni będą mieli 60 strażników, no to po prostu nie wejdziemy do akcji. Ale jeśli będzie ich 10, powiedzmy, nie wiemy tego na pewno. Okej, okay, czyli co robicie? Właśnie nad tym dyskutujemy. Myślałem, że już jest decyzja. No to jest mój głos, tak? Pchnąć informacje, mieć nadzieję na odsiecz. W wypadku braku po prostu rozeznać się w sytuacji, jak okaże się być realistyczna, to wejść do akcji w odpowiednim momencie, jak okaże się nierealistyczna, no dobrze, to przynajmniej ustalić, co dalej. To inaczej. Jak chcesz to pchnąć, Mariet? I komu? W sensie zimowemu tego szczep zielonego, zimowego wilka, czy zielony szczep, czyli wasz szczep? Poza tym jak? Mamy maile na pendrive'ie. Nie przeniesiemy tego przez Umbrę. Dasz duchowi pendrive'a? Także pendrive. Ja tak też pytam tutaj meta, bo ja jakby nie jestem pewna, czy dobrze myślę, że jakby informacje po prostu przeniosłyby się tylko, że w formie jakiegoś zwoju czy czegoś takiego w Umbrę? Jakim jesteś plemieniem? Fianna. Nie. Okej. Okay. Znaczy no, istnieje rytuał naznaczenia, wszyscy go znamy. Możemy oznaczyć pendrive, przenieść go ze sobą. Tak, możesz go przypisać do siebie. Przepisania, tak. Przenieść go ze sobą do Umbry i pognać po prostu. Tak myślałam o wzięciu jakiegoś ducha. Wisiałabym kolejną przysługę, no ale jedna w te czy we w te. To może być w przypadku was minus punkt chwały za przypisanie do siebie elektroniki. Ale jak cała sprawa się ogarnie, to pewnie będzie dużo więcej tej chwały. Ale generalnie wszyscy poza gnatożujami i tubylcami betonu, jak robią takie rzeczy, to jest to źle odbierane. Dlatego myślę o wzięciu właśnie przysługi jakiegoś kruka czy kogoś takiego i jakby poproszeniu w zamian za coś, żeby się tego podjął. Okay. Już i tak jednemu duchowi wiszę sadzenie drzewa, jakby... No dobra, ale to nawet jest... mała przysługa. Wiem. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to tak czy inaczej chyba nie tutaj, nie? Nie, no oczywiście. Nie będę wywoływać rozmów z żadnym duchem tuż przy tym. No, może jakąś zmorę zaprosić. Zresztą pewnie zmor się tutaj dużo kręci. Kto wie, czy one już właśnie wykryły, jak weszliście do Umbry. Na razie w każdym razie nic się nie dzieje. Okej, okay, więc co robicie? Bo na razie siedzicie daj w tym podyskutować. Ale siedzicie w tym obozie, dlatego pytam. A nie, no to okej. Okay. No to czynimy tę rozmowę chociaż między drzewa. Okej. Okay. To tyle. To tyle, dobrze. Jest noc. No spoko. Jest noc, więc... Siedzimy między drzewami i dyskutujemy dalej. Okej, okay, więc poszliście sobie dalej i prowadzicie swoją dyskusję. Ile dalej? I czy w świecie materialnym, czy w świecie duchów? W świecie realnym, czy w Umrze? Na razie chyba w świecie realnym. Zdecydowanie realnym. Po tym, co zobaczyłam w Umrze, czy zobaczyłam właśnie niestety, w Umrze to jakby... Tak, jakby, bo ty w Umrze widzisz. Ty w Umrze widzisz normalnie, tak jak ustaliliśmy. Tak, taki. W Umrze widzisz normalnie. Okej, okay. No więc dobrze, schodzicie, rozmawiacie sobie. Rzućcie sobie proszę percepcję plus czujność. Jakieś bonusy za mój szósty zmysł, który wyczuwa niebezpieczeństwo? Nie, bo to nie jest niebezpieczeństwo. Dobrze. Na co jeszcze raz? Percepcja plus czujność. Czyli perception plus alertness chyba. Niech dobrze każe. Okej. Okay. Słyszycie w oddali, no tak naprawdę może kilometr stąd, wycie wilka, ale jest to jakby to powiedzieć, wydaje wam się, że jest to skowyt wezwania. Znaczy intonacja i
tonacja i może inaczej, jakby ktoś, to nie jest COVID wezwania, tylko jakby ktoś w języku wilków, wilków krzyczał, gdzie jesteście, wiem, że tu się, wiem, że gdzieś tu jesteście, porozmawiajmy, coś, tak, coś, coś takiego. Brzmi to trochę jak skowyt wezwania, ale, ale nie jest to ten skowyt, taki skowyt, skowyt. Dość dziwne zachowanie, bo znowu wilki nie układają raczej takich zawiłych wypowiedzi, o tak bym powiedział. Mi jakby na młody, stary, męski, kobiecy, dziecięcy, szczenięcy. Młoda suka. Mówi o płci, nie o charakterze. Co? Musiałeś to dodawać? Bo zaczęłaś się śmiać. Słyszycie to? Tak, mówi Michael. Myślicie, że to oni i nas otaczają? Skąd dobiega ten skowyt? Od strony dziury, czy wręcz przeciwnie? Od strony miasta. Znaczy do miasta jest kawałek, ale generalnie jakbyś miała określać kierunek, to to jest kierunek miasta. Ja nie robiłam doktoratu z etykiety wilkołaczego środowiska, ale jak na moje ucho, jak ktoś wzywa, to w tej okolicy raczej jest spoko, bo jakby wróg by się nie był uprzejmy anonsować raczej, a z drugiej strony to może być ktoś, kto jest równie pogubiony jak my. Może, znaczy... może to być również dobrze pułapka. Oczywiście, że może być. Ale... Po co mieliby zostawiać pułapkę na trójkę szczeniąt? Mogliby po prostu nas otoczyć. No let's do it. Czyli co robicie, moje drogie? Wstaję, gotowa do drogi. Okej. Na pewno możemy sprawdzić to, a w międzyczasie spróbujemy podjąć decyzję, czy w którą stronę, w którą mańkę chcemy iść. Okej. Więc idziecie w tamtą, idziecie w tamtą stronę. Ty, pozwólcie, że przejdę teraz do, że przeskoczę teraz na chwilę do, że przeskoczę na chwilę teraz do Laury. Jedną rzecz powiem, że May tylko jeszcze przekazuje, znaczy no, po wilczemu przecież biegnę jako wilki, ale się nie anonsujmy, na wszelki wypadek. To Michael mówi, że, bo wiecie, że on jest taki najbardziej gibki i ten z was, to może ja pójdę przodem i zobaczę, co to jest. Idź. Okay. To jest mój faktor, że i tak idziemy za nim, nie? Mhm. Ale trzymając się w takim razie, no żeby mu nie psuć wywiadu, że tak powiem, te 5 metrów za nim, 10. Jasne. Więc w takim razie ja sobie sprawdzę już Michaela, ile on ma skradanie się. 4. Formie wilka. 6. Okej. Ładnie to, przepraszam. Zabierę jeden sukces, trzy sukcesy. Laura, rzuć sobie proszę twoją spryt plus czujność. Nie, percepcja plus czujność. Dobra, i teraz wyjaśnij mi, jak działa ta karta. Nie działa, musisz mechanicznie, musisz sobie zliczyć kropki i ten, bo karta niestety jest kulawa do tej gry. No, działa, tylko trzeba sobie to... Tylko musisz rozpisać wcześniej te rzeczy na dole, ale szkoda na to teraz czasu. Okej. Okay. Czyli po prostu tyle K10, ile mam łącznie kropek? Tak, dokładnie. I interesuje nas wszystko powyżej szóstki, ale z drugiej strony wszystko, każda jedynka zabiera sukces. Dobra, i co to miało być? Jeszcze raz. Percepcja plus alertness. No dobra. Jedynka zabiera to, masz dwa sukcesy, on ma trzy, okej.
No więc Laura, ty znowu wybrałaś się. Twój brat generalnie pojechał na rekolekcję gdzieś i nie ma go w tygodniu, dopiero jest dzień, jest środa i on dopiero w sobotę przyjedzie. Więc skorzystając z okazji wyrwałaś się na przebieżkę i znowu widziałaś te wilki, ale znowu ci uciekły, więc zaczęłaś tak już sfrustrowana tym, że już prawie je dopadłaś, ale te dziwne wilki, ale znowu ci się nie udało. Sfrustrowana tą sytuacją zaczęłaś tak wściekle, trochę wściekle, nie trochę, trochę tak błagalnie wołać. Wraca do was Michael. No jest tam jeden wilk, stoi sam. Kurde, no nie wiem, co mam powiedzieć. No wilk jak wilk. Nie widziałem nikogo dookoła. Jest sama. No dobra, to prowadź. Maila dla pewności, jeszcze, tak powiem, nastawia uszu, czy na pewno nigdzie dookoła, że tak powiem, nie czai się. Pułapka strasznie u ciebie przebija Laura. Jak zwykle. No okej, okay, idziecie, no nawet nie musisz rzucać, nic się generalnie nie dzieje. I widzicie wilka, który stoi na takiej skarpie, spogląda sobie na okolice. No i co? Generalnie nie skradacie się, tylko wychodzicie do niej, tak? Znaczy, zanim podejdziemy, to powiedz mi, czy to, co powiedział Michael, jest prawda, czyli czy stoi, czy to, czy postać, która stoi, jest wilkiem? Tak, wilkiem. No to tak. Jest sama, faktycznie nic nie słychać. Tak, jest sama. No więc widzisz, Lauro, trzy wilki, które do ciebie wychodzą. To nie są te wilki, za którymi pogoniłaś. Są to wilki generalnie nie z tych, nie znasz się chyba za bardzo na, jakoś specjalnie na biologii, więc nie wiesz z jakiej części świata są te wilki. Generalnie ten wilk, którego wy spotkaliście, ten samotny wilk, to widać, że to jest taki no typowy tutaj. Może nie wiecie, czy koniecznie z tego, ale generalnie z Ameryki jest to wilk. A ty widzisz, że te wilki są inne. Generalnie jeden jest taki naprawdę, naprawdę wielki, taką sierść ma wręcz można powiedzieć taką wpadającą w taki stalowy kolor. Drugi tak trochę przypomina wielkiego psa, a trzeci jest takim, wydaje się, że typowym wilkiem, ale takim europejskim bardziej. Co robicie? Widzicie się nawzajem, można powiedzieć. No, kto widzi, ten widzi. No tak. Ja myślę, że wydaje z siebie po prostu taki pskowiec, powitalny, tak, nazwijmy to. Taki... Wiesz co, ja myślę po prostu, że on jest na bezczela. Witam cię na naszym terytorium. Okej. Okay. Pierwszy raz ci się zdarzyło, że Laura, że rozumiesz wycie, znaczy rozumiesz, ona zawyła i ty zrozumiałeś, co ona powiedziała. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że tłumaczysz jeden do jeden, ale zrozumiałeś intencję tego, co ona ci powiedziała. W sensie poczułaś, co ona powiedziała, można w ten sposób powiedzieć. Bo to jest język, no ale wiadomo, że wilki trochę wyją, trochę kręcą tyłkiem, trochę kręcą głową, trochę ruszają uszami, więc generalnie to wszystko, co ten wszystkich szereg ruchów i wydawanych przez nią dźwięków.
dał ci do zrozumienia to, co Maj właśnie powiedziała. Czyli ten europejski wilk. Okej, w takim razie spoglądam tak nagle w ich kierunku. I czy jakby jestem w stanie im coś odpowiedzieć, czy kompletnie nie ogarniam, jak to wszystko działa? Nie wiem, próbujesz, rozumiem, tak? Tak, no próbuję im powiedzieć coś w stylu, że witajcie, albo coś takiego. I tak sama trochę nie wiem właśnie, co się dzieje. Ona się przywitała z wami w języku garu. Mhm. To zwracam się do Lynn. Może jednak hominy łatwiej się będzie dogadać. Tak, bo pamiętajcie, że w języku wilkołaków tylko takie podstawowe rzeczy jak witajcie, poddaję się do ataku, braci. Takie podstawowe słowa, nie? Można powiedzieć. Mhm. To nie zmienia faktu. Najpierw do niej podchodzę. No więc widzisz, że ten największy wilk, ten taki może nie tyle budzący grozę, co naprawdę taki najbardziej no jakby to była typowo wilcza watacha, to pewnie on by był alfą z wyglądu, przynajmniej podchodzi, zaczyna cię obwąchiwać, ale czujecie od niej, gdy podeszliście blisko, czujecie od niej co? Ja się zmieniłam w hominida. Okay. W sensie, jak nie dostałam jednoznacznego won z tą ideą, to po prostu nie no, będzie 100 razy łatwiej się dogadać, używając ludzkich strun głosowych i jeszcze dodatkowo w hominidowej formie mam moją laseczkę, więc jakby... Okej, okay. Sekundkę, daj mi, ty się przemieniasz, nie wydajesz punktu szału, więc sekundę to trwa. Ty czujesz od niej, Lin, taki trochę takiego majestatu. Nie taki, jak czujesz od srebrnych kłów, ale jednak czuć w niej tą czystość rasy, czuć, że jesteś pomytem Fenrisa, dziecko Gaimo Gnatorzu, i pewnie powiedział, że czuć od niej, że jest kimś lepszym. Dla ciebie nie, no, że jest po prostu wartościowym przeciwnikiem, ale czuć, że że miała dobrych rodziców. Stwierdziłeś, że nie aż tak jak srebrne kły, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to że co, że władcy cieni? Nie, o, fuck, to by było zabawne. Po prostu tłumacząc na mechaniczne, ma cechę, tak, to ma cechę czystość rasy, ma mniejszą niż srebrne kły, które startowo mają 3. Boże. No spoko, no żartuję. Ale czyli widać, nie musi mi tłumaczyć karty postaci innego gracza. No poczułaś od niej taki... Właśnie coś takiego, nie? Mhm. Ona cię obeszła dookoła, usiadła obok, spojrzała na ciebie, po czym skinęła głową w kierunku May, która się akurat w tym momencie przemienia, tak? Tak. Okej. Okay. W momencie, kiedy Lynn mnie okrążała, to tak skuliłam się lekko i jakby podążałam za nią wzrokiem cały czas, obracałam się właściwie dookoła niej, tak żeby, w sensie nie dookoła niej, ale tak żeby nie spuścić po prostu z niej wzroku, cały czas ją gdzieś tam mieć w zasięgu właśnie wzroku. Teraz mam do ciebie pytanie od razu. Tak. Bardziej strach, obawa, niepewność, czy bardziej ostrzeżenie wymierzone w moją stronę? Raczej niepewność. Okej. Okay. Pozwólcie, że dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo dawno nie graliśmy, a przyjrzałem na szybko wasze karty postaci. Inaczej, Lynn, ty nie czujesz, że to jest wartościowy przeciwnik. Ty czujesz, że wreszcie znalazłeś kogoś równego sobie. Przynajmniej pod kątem urodzenia. Bo zapomniałem, że też masz czystość rasy. A ty, Laura, ten wilk, nie dość, że góruje nad tobą fizycznie, to też poczułaś od niego taki przytłaczający trochę majestat. Może dlatego właśnie się tak zachowałaś. No właśnie widać, że zachowuje się trochę niepewnie i no zwłaszcza widząc jak duży jest tutaj potencjalny przeciwnik, chociaż na razie nie zachowuje się jakoś szczególnie wrogo. Po prostu woli się gdzieś tam nie wychylać za bardzo. Mhm. Jasne. No widzisz w pewnym momencie, że
oni mają tą chorobę, co ty. Ta jedna dziewczyna po prostu wstała i zamieniła się w człowieka. Tłumacząc jeszcze, jeśli już jesteśmy na etapie mechaniki, ten człowiek ma wyglądu 4, więc jakby jest to, powiedzmy sobie szczerze, oszałamiająca laska. Sorry, ale jakoś się przechwalamy swoimi kropkami, to sorry. Która z jakiegoś powodu porusza się z białą laską osoby zwykle niewidomej i ma ciemnofioletowe okulary na nosie, mimo że jest pieprzony środek nocy. Laura, puść tu tok, bo wszyscy słyszymy siebie u ciebie. No nie, ostatnio próbowałam to ogarnąć i... Puść tu tok. Laura, musisz to zmienić, bo to do szału doprowadza. Albo zacząć dobrze dla tego systemu, ale... Aż tak źle nie jest, bez przesady. Jest. Okej, okay. Dobrze. Więc Michael też, ten taki wilk przypominający większego psa, takiego mieszańca psa z wilkiem, też staje. Też, no to może opiszmy się wszyscy. Może ja zacznę od Michaela. Widzisz młodego, rudego chłopaka właśnie w takiej... wszyscy mają zimowe ciuchy, ale widzisz, że to nie są... To są ciuchy na łagodną zimę w mieście, a nie na to, co tutaj w kanadyjskim lesie na końcu świata, można powiedzieć. Więc od razu trochę się tak, jak wstał, objął się tak swoimi rękoma i tak, w sensie, żeby się ogrzać, i podnosi rękę i cześć. Generalnie chłopak wygląda na młodego 16-latka, ale widać, że jak się poruszał, przynajmniej w tej formie wilka, to widać, że taki jest, że to jest taki typ zwinnego człowieka, w sensie tak poruszał się bardzo ostrożnie, ale tak z gracją. Teraz wygląda tylko jak zwykły chłopak z liceum, który marznie. Więc teraz Maj, możesz opisać piękno twojej postaci i poskromić nas wszystkich tym opisem. Poskromić, może być ciężko. Wiesz co, to jest dziewczyna, która jakby widać, że po prostu gdzieś tam dba o ten wygląd, jakby ubrania ma dobrze do siebie dopasowane, modne. Niestety no faktycznie pod zimę w mieście, ewidentnie. Jakąś tam bransoletkę, jakieś w ogóle okulary przeciwsłoneczne w środku nocy, ale w kontekście laski pewnie dziwi to mniej. Ciemnorude włosy, takie lekko wpadające w czerwień, związane w bardzo porządny warkocz. Jakim cudem udało jej się zachować ten warkocz idealny, pomimo jakby zmian w tej wewte, pozostaje jej słodką tajemnicą. Teraz od razu uśmiecha się do ciebie. Słuchaj, miło cię poznać, ale zaraz zamarzniemy. Może jednak przeskoczymy. Nie masz pojęcia, o czym mówię. Zamieniasz się, Laura i Maj, zamieniacie się w ludzi? A czy jestem w stanie to świadomie tak, zrobić? Tak, to już kontrolujesz, tak. Generalnie wszystkie swoje moce i zdolności potrafisz używać, nie ogarniasz do końca wszystkich rzeczy społecznych, no bo skąd, nie? Jak... Nie wiesz, skąd to się wzięło, ale wiesz, jak to robić. Tak, dokładnie tak. Jednak wiesz, twój duch opiekuńczy zaginął trochę jakiś czas temu, więc od pewnego czasu nie masz tych snów, które kiedyś wydawały ci się fantazjami i głupimi snami dzieciaka, który ma zbyt wybujałą wyobraźnię. A teraz z perspektywy czasu zdałaś sobie sprawę, że on cię po prostu, że te sny cię uczyły, tak? Bo one cię uczyły wejść do tego drugiego świata. Do tego drugiego świata one cię uczyły zmieniać formę. Ale masz wrażenie, że wielu rzeczy ci jeszcze nie powiedział, bo po prostu pewnego dnia zniknął. Okej, dobra. W takim razie, jeżeli potrafię się przemienić bez problemu, to w takim razie się przemieniam. Trochę dłużej to trwa u niej niż u was, ale robi to. Mhm. Możesz się opisać jako człowiek. Jak widać, masz awatara z rudymi włosami. Tak, no skoro powiedzieliście mi, że ma być ruda, to znalazłam rudy awatar. No więc widzicie... No, jako się szanuje. Kiedy w końcu udaje się Laurze przemienić, widzicie dziewczynę,
z, no, takimi z lekka potarganymi właśnie rudymi włosami. Ma na sobie kożuszek, trochę bardziej przystosowany do panujących tutaj temperatur. Pod spodem widać koszulę. No i generalnie to, co myślę, że się rzuca w jej sprawie w oczy, to to, że jest cała obwieszona jakimiś takimi pierdółkami, typu jakieś piórka, jakieś właśnie takie koraliki, breloczki, tego typu rzeczy w takim trochę, no powiedziałabym, że stylu boho, może nawet lekko indiańskim. I widać, że jest lekko zagubiona, taka niepewna tego, co się tutaj dzieje, a z drugiej strony całkiem ucieszona, że w końcu znalazła jakiś ludzi, czy nawet właściwie nie ludzi, istoty takie same jak ona. Ważne pytanie dla mojej postaci, czy te twoje dynksy jakby wszystkie są takie jak piórka, czy jest szansa, że któreś z nich brzęczą? Jest szansa, możliwe, że jakieś tam metalowe koraliki na przykład też są. Okej. Okej. Czy ty masz jakąś domieszkę krwi indiańskiej, czy nie? Nie wysyłałam ci chyba backstory, że tak powiem, o niczego takiego, ale generalnie tak, można powiedzieć, że... Nie, bo twoje plemię pochodzi od... No tak, tak, no właśnie tak, więc myślę, że mój ojciec gdzieś tam był zaangażowany przynajmniej w te sprawy, jeżeli sam w sobie nie był Indianinem, jakimś tam z pokolenia na pokolenie. Okej. Okay. A ty, Lynn, zostajesz dalej w formie wilka, czy też się przemieniasz? Ja też się przemieniam, jak już wszyscy, to już wszyscy. No to opisz się, proszę. Len również jest rudowłosa, masz te zaskoczenie. Pod tym kątem akurat dobrze cię rozumiem, bo w jej włosach też jest parę warkoczeków spiętych właśnie jakimiś koralikami. Dziewczyna... jak już mamy tak opisywać, jak chłopak jest takim streetowcem, tak? May jest tą piękną... May jest typowym face'em. Jakby ona jest tą osobą, która jest w stanie dogadać się z dorosłymi, nie? To jest ta osoba. Więc to jest ta piękna dziewczyna. To Len w tym teamie najprościej porównać do wojskowego. Może o ile nie jest ubrana na zimowe, tak, czasy przynajmniej tak jak tutaj są, to i tak zarówno w jej postawie, jak i po stylu ubioru widać, że i ma do czynienia trochę z survivalem i trochę wie, czy raczej tak po prostu się ubiera. Można łatwo poznać podróżnika w ekipie. Poza tym widać po niej, głównie po tym, jakim spojrzeniem cię obdarza, taką niezachwianą pewność siebie. Że o ile możesz być w czymś lepszy i tak dalej, to jednak i tak jest w niej coś, co sprawia, że można się jej słuchać. Co poza tym? Na dłoniach widzisz, że ma kilka tatuaży. Na tych na knychciach, na pierwszych paliczkach wszystkich palców i są to różnego rodzaju nordyckie runy. Chyba tyle. Tak na pierwszy rzut oka. Nie nosi praktycznie żadnej biżuterii poza kilkoma drobiazgami we włosach. I przekłada laskę do lewej ręki i wyciąga niekoniecznie w twoją stronę, bardziej przed siebie rękę w takim geście typowym podania dłoni i mówi: May Raid, miło poznać. Cześć, Laura. I tak trochę nieśmiało wyciąga też dłoń i właśnie wkłada tą dłoń w dłoń May. Mówi z kanadyjskim akcentem. Jestem Michael, chłopak taki podekscytowany
podekscytowany się przedstawia, patrząc brzydko na Maj. Na Maj, przepraszam. Chyba się nie lubią. Odnosi takie wrażenie, że się nie lubią. Cześć. I uśmiecham się do niego. Pewnie ściskam twoją rękę, no i puszczam, nie? To jakby... Znaczy, ty jesteś pewna, że ona udaje ślepą, tak? Bo za bardzo wiesz... No, chyba taka stylowa, może coś udają, czy coś. Okej. Okay. Ja jestem Len. I tutaj, jak jesteś z Kanady, to w jej głosie również słychać pewnego rodzaju akcent kanadyjski. Wspaniale byłoby postać i pogadać, ale może jednak pogadamy obok? Gdzie obok? Tak rozgląda się dookoła. Wiesz, skok w bok, te sprawy? Dalej nie masz pojęcia, o czym ona mówi. Nie jestem pewna. Na piwo, czy co? Nie jestem pewna, May, czy to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy. Nadal. Laura, tobie skok w bok się kojarzy z zdradą ze związku, wiesz? Co proponujecie? Wiem, Len, ale problem jest taki, że długo w Homidach nie pociągniemy, a w jakiejkolwiek innej formie się nie dogadamy. Znaczy powiem tak, nie ma już takiej zimy, jak było. Wam jest zimno, bo macie ubrania nieprzystosowane do tego. Laura ma, bo Laura ma taką naprawdę typową zimową kurtkę, jak tutaj. Wy macie takie... No mniej, na mniejszy mróz, ale generalnie już jest lepiej. W sensie nie będziecie tracić punktów wytrzymałości czy coś tak, jak to miało wcześniej, czy stawać obrażeń od zimna. Czujecie się niekomfortowo. Pewnie na dłuższą metę będziemy sprawdzać, czy nie złapiecie jakiegoś kataru czy czegoś takiego, ale to już nie jest... No to oczywiście nie będzie się tak przekonywać. To jakby w kontekście tej informacji, no dobrze, masz rację. Dalej jest zimno, ale nie jest to, nie zagraża to waszemu życiu, może zdrowiu. Na dłuższą metę. Kołak z katarem? Przepraszam, co proponujecie? O czym mówicie? To jest błyskawiczne spojrzenie w twoją stronę i bardzo przenikliwe spojrzenie. O przejściu do Umbry. Okej, powiedz mi... Poczekajcie, słowo Umbra ci coś mówi, wiesz, że to jest świat duchów, ale nie wiesz, że to, co robisz, to jest przejście do Umbry. Po co ty przychodzisz do tego świata obok? Umbry? To miejsce z duchami? Mhm. Powiedz mi, od jak dawna ci się to przytrafia, że zmieniasz skórę? Pół roku. Tak drapie się po głowie. No, nie wiem, no niedawno. Parę miesięcy. Pierwszy raz to już. Cokolwiek tłumaczył, albo przeprowadził cię przez jakiś rytuał, albo w ogóle coś takiego? Nie. Widziałam kręcących się parę tutaj, chyba takich jak wy. Jak my, poprawiła się w okolicy, ale próbowałam do nich zagadać i nigdy nie udało mi się ich złapać. Miałam różne dziwne sny, ale szczerze mówiąc, ledwo mam pojęcie, kim jestem. Mhm, to widać. Gratulacje. Prawdopodobnie jesteś prawie tak czarnej dupy jak my. Mej. Ostentacyjnie zaklaskała. Dobrze wiedzieć? Znaczy, bo ktoś cię powinien przeszkolić, tylko problem jest taki, że ten, kto ewentualnie miałby cię szkolić, aktualnie wybiera się na wojnę, ile czegoś z tym nie zrobimy, więc może być z tym ciężko. Rzućcie sobie wszyscy poza Laurą na obrzędy, inteligencję plus obrzędy. Obrzędy, czyli rituals? Tak, rituals. Bo w polskiej to są obrzędy, tutaj to i to się nazywa rytuały. Z inteligencją, tak? Tak. Mhm.
Do 6 normalnie? Tak, do 6. Okej. Więc tak. Generalnie według prawa powinniście oddać zaginione szczenie powinno się oddać temu, znaczy duch informuje ten szczep, który, że tak powiem, zostawił tego ducha. Tutaj problem jest tego typu, że ducha nie ma. Wydaje wam się, że w tym momencie zasadne jest, jeżeli nie da się ustalić, do czyjego, jakiego szczepu to jest potomek, a wydaje wam się, że według waszej wiedzy to jest niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne, to powinniście oddać go do plemienia. Nie wiecie jeszcze, jakiego on jest plemienia, choć zgadujecie, że ten indiański wilk, że to Wendigo albo Uktena. I teraz tak, jeśli to jest Wendigo, to powinniście ją oddać szczepowi Wendigo. Jeśli to jest Uktena, to wiecie, że w tym szczepie, jak było to zebranie, kiedy zebrali wszystkich, nie widzieliście żadnego Uktena. Za to u was dwóch czy trzech jest. Więc teoretycznie jesteście za mali, żeby się zaopiekować tym szczeniakiem, bo też jesteście szczeniakami. Będąc starszym wilkłakiem, moglibyście ją przejąć i pozostać takim jej mentorem. Ale w tej sytuacji, jeśli nikt nie chce tego zrobić, a wy może i nawet chcecie, ale nie możecie, powinniście ją zabrać do najbliższych przedstawicieli jej plemienia, których znacie. Tak to wygląda, tak wam się wydaje, że to powinno wyglądać. Może jest jakiś więcej niuansów w takich sytuacjach, ale jednak jeden sukces, czy u Michaela dwa, to wciąż za mało, żeby jakieś takie niuanse prawne, zresztą nikt z was nie jest filodoksem. Ale tak czy inaczej, bez względu na to, którego jest szczepu, to mamy absolutny zakaz wracania tutaj, więc jeżeli nie chcemy złamać jednego zakazu, by zrobić coś innego, to i tak musimy ją zabrać do swojego szczepu. Poczekaj, w zasadzie możemy ją wysłać z wiadomością. Będzie dwa w jednym. Ona znajdzie szczep, a my prześlemy wiadomość. Ja mam coś znaleźć? Słać? Samą? Poważnie? Do tej pory jakoś jej poszło. Do tej pory nie oddalałam się za bardzo z domu. Nie wiem, o czym mówicie. Nie mam pojęcia, nie znam się w ogóle na tym wszystkim. Laura, tak? Laura. Słuchaj... Bardzo chętnie wszystko ci wyjaśnię, na tyle, na ile jestem w stanie. Ale obawiam się, że przynajmniej chwilowo to będzie musiało trochę zaczekać. Im dłużej przebywacie w jej towarzystwie, tym bardziej Maj czujesz, bo ty jesteś medium, czujesz, że... Nie tyle, że jest coś z nią nie tak, tylko że na nią, na nasze powiedziałabyś, że ktoś użył na niej jakiegoś daru, który dalej jest aktywny. O. Miałeś ostatnio kontakt z kimś, kto być może jest taki jak my, albo ktoś robił nad tobą coś dziwnego? Przechyla głowę, jakby próbowała czegoś nasłuchiwać. No, mówiłam wam, widziałam parę tutaj takich w okolicy, ale nigdy nie pozwolili mi się do siebie zbliżyć. Mhm. Tam, czy bardziej, czy ktoś... czy był jakiś kontakt, nie wiem, z kimś, kto nad tobą, nie wiem, odprawiał jakieś dziwne modlitwy, czy cokolwiek takiego, rytuał? Słowo modlitwy, gdy powiedziałaś, myślę, że Laurze się oczy poszerzyły. W sensie tak, źrenica. No, na pewno to zauważę. Na pewno wszyscy to zauważacie, a Maj po prostu zauważyła to drganie w głosie. Takie, że...
Modlitwy? No właściwie mieszkam w kościele, więc modlitwy to słyszę na co dzień. Mój brat jest księdzem. O! Brat jakoś ostatnio robił coś szczególnego w twoją stronę? Jakby, nie wiem, intensywniejsza, dłuższa modlitwa, dziwne słowa, cokolwiek takiego? No, mam mnie za opętańca. Nie wiem, co on robi dokładnie. No, staram się unikać go raczej, ale nie wiem, no. Chyba nie. Dobra, słuchajcie. Ktoś ewidentnie coś przy tobie robił, bo... Zaraz, poczekajcie, mówi Michael. On wie? Że brat to? No to i pokazuje na was wszystkich. Czy wie, kim jesteś? Ja sama nie do końca wiem, kim jestem, więc nie wydaje mi się, że... Znaczy, on cię widział jako wilka. On cię widział podczas pierwszej przemiany. No, właściwie to tak. Okej. Okay. Przy mnie, kiedy przemieniłam się pierwszy raz. To. Kiedy to się stało. Widział cię, jak się przemieniłaś i zniósł to z godnością? Zmieniłaś się w wilka, czy w coś innego? Nie pamiętasz, co się zmieniłaś, ale pamiętasz, że obudziłaś się w... No, mieszkacie przy kościele, tak? Ale obudziłaś się w swoim pokoju. W swoim pokoju on był... on ci opowiedział, że uspokoił cię modlitwą. Że jakiś zły duch w ciebie wszedł i on uspokoił cię modlitwą. Nie mam pojęcia, co wtedy się stało. Szczerze mówiąc, absolutnie tego nie pamiętam. I no... Jedyne co, to wiem, że był przy mnie, kiedy się obudziłam rano i że... Tak, faktycznie mówił wtedy, że coś jakieś wypędził ze mnie złego ducha jakąś modlitwą, czy coś takiego. Nie wiem, może o to wam chodzi. W najbardziej optymistycznej wersji zmieniłaś się w Krynosa, on to widział i nie wpadł w delirium, co oznaczałoby, że nie uniosłaś zasłony i wszystko jest w normie. Rzućcie sobie proszę do dziewięciu inteligencję. Chyba, że macie wiedzę o inkwizycji, wiedzę o religiach albo coś takiego. Czy ja znam jakby te słowa typu krinos i tak dalej? Nichuja. Zasłona, to wszystko, o czym ona mówi? Rozumiem, o co chodzi, czy nie bardzo? Ty to wszystko wiesz, ale nie wiesz, że to się tak nazywa. Okej. Okay. Rzućcie sobie. Ja też mam rzucać? Nie. Ej, nawet mam sukces. Nie ma go do dziewięciu. Nie ma go do dziewięciu, a już sprawdzam Michaela. Michael ma... Michael nie ma inteligencji. Michael ma 2. Ale Michael sobie wyda punkt siły woli. A i nawet niepotrzebnie się okazało. Dziewczyny... Bo ten, co mnie przyprowadził do Tomka, do Toma, no, to on opowiadał o takim księdzu, który się tak mocno modlił, że powodował, że nie potrafili się zmienić w inne formy. Że tak jakby modlitwą spychał ich do ich naturalnej formy. Czy my znamy pojęcie prawdziwej wiary? Właśnie było moje następne pytanie. Tak, myślę, że znaczy nie tyle pojęcie prawdziwej wiary, co wiecie, że jest coś takiego jak inkwizycja, wiecie, że są łowcy czarownic. Generalnie inkwizycja nie jest waszym naturalnym wrogiem, tak? Bo przez delirium oni naprawdę mało o was wiedzą. Oni bardziej polują na wampiry. Ale wiadomo, że jak się trafi, to się trafi. I wiecie, że oni też mają jakieś swoje zdolności, które płyną od Boga. Nie wiedzieliście do dzisiaj, poza Michaelem, nie wiedzieliście, jak one wyglądają. No i Michael kontynuuje swoją opowieść i dali mu radę tylko dlatego, że był z nimi metys. Okej, okay, Laura. Rozumiecie, rozumiecie, do naturalnej postaci. Naturalna postać metysa. I tak unosi ręce, pokazując potwora.
Posłuchaj, dobra, bo pewnie to, co gadamy, dla ciebie średnio ma sens, jeśli jest tak, jak jest. W dużym uproszczeniu. Średnio ma sens. Gdyby wszystko poszło tak, jak powinno, to miałabyś teraz kogoś doświadczonego, kto wyjaśniłby ci wszystko tak, jak się powinno, nauczył co i jak. Nie masz, masz naszą trójkę. To, co powinnaś wiedzieć na ten moment, to to, że to, co się z tobą dzieje, jest totalnie w porządku, nie jest to żadne opętanie, nie ma w tym żadnej twojej winy, no po prostu ten typ tak ma. To, co jeszcze powinnaś wiedzieć, to to, że twój brat może być potencjalnym zagrożeniem w całej tej imprezie, jeśli przekabacą go ludzie, którzy niekoniecznie powinni. Z dobrych wiadomości prawdopodobnie nie złamałaś żadnych praw. O cholera, to by było, gdybym wchodziła w to wszystko na starcie, mając jakieś przewinienia. Zdarza się, regularnie. Zdajcie sobie sprawę, że jej brat generalnie poza tym, że może mieć tą prawdziwą wiarę, może też być krewniakiem. Tylko tak, skoro ona jest zaginionym szczeniakiem, to nim też nikt nie wie, że jest krewniakiem, nie? Mhm. Dokładnie, exactly my thoughts, nie? Na to liczę. Dobra. No, ale mój brat, nie wiem, nie był nigdy dla mnie groźny. W sensie oprócz tego, że właśnie to, co ostatnio, od kiedy właśnie ta pierwszy raz to się wydarzyło, powtarza mi cały czas jakieś takie właśnie rzeczy, że jestem opętana albo cokolwiek, ale no nie wiem, no ja tam jakoś bardzo Boga i w to wszystko nie wierzę, ale no nie chcę dla mnie źle. A wy wszyscy wiecie, że Bóg istnieje, tylko jest potężnym duchem w umrze. Dobrze. Opcje są takie. Możesz na razie zostać z nami i nie powinniśmy tego zrobić, od razu to zaznaczmy, żeby to było dla wszystkich jasne. Opcja druga, możemy ci powiedzieć, gdzie masz iść, ale to jest bardzo zły pomysł. Natomiast jest to jakaś opcja, wtedy jakby po prostu pójdziesz do kogoś innego, tylko ten szczep, czyli ta grupa szykuje się aktualnie do wojny. Opcja trzecia... Przepraszam, sądziłam, że tak, no, druga wojna światowa też była jakiś czas temu i od tamtej pory to... Nie o to chodzi, Lauro. Zupełnie nie o to chodzi. Okej, okay, czyli macie jeszcze jakieś swoje wewnętrzne wojny. O matko. Zgadza się. To się wplątałam. Słuchaj. Jeśli się wplątałaś, to May zrobiła taką nieokreśloną minę, z której bardzo łatwo było wyczytać, nawet nie wiesz jak bardzo. Słuchaj, czy byłabyś gotowa, żeby pójść z nami do starszych? Pójść z wami do starszych? A gdzie? Co? Jak? Tak miałabym nagle dom opuścić? Wiem, że to jest dużo, dlatego pytam, czy byłabyś na to gotowa. Zaznaczmy, że formalnie w świetle prawa, to niezależnie od twojej odpowiedzi, my powinniśmy dać znać starszym. Ja nie mówię, że to zrobimy, ja tylko mówię, jak to powinno działać. Okej, okay, czyli jeżeli nie poszedłbym z wami, to byłoby to w jakiś sposób nielegalne? Nie do końca. Posłuchaj, generalnie sytuacja wygląda w tym momencie tak. Jeżeli nie masz pojęcia tak naprawdę o swoim dziedzictwie, o tym, kim jesteś, co się z tobą dzieje i nikt cię niczego nie uczył, zwłaszcza jeżeli, jak powiedziałaś, przemieniasz się od kilku miesięcy, powinnaś porozmawiać z kimś, kto taką naukę będzie w stanie ci zaoferować. Tak samo jak nam kilka tygodni, miesięcy temu. Znamy takich ludzi,
moglibyśmy cię do nich zaprowadzić. Natomiast wymagać by to było od ciebie pewnie podróży. Widzicie, że tak no jest taka zmieszana, drapie się po głowie. Twoim prawnym opiekunem jest brat. Daleko to? Zależy, gdzie jesteśmy, bo przyznam szczerze, że nie do końca wiem, gdzie jesteśmy na mapie w tym momencie. Ale najbliżsi, którzy, u których jestem pewna, że pomogą, są w Nowym Jorku. O matko, to jest... Znaczy, żebyś wiedziała, to nie jest tak, że wymagałoby to od nas jechania tam, jakby drogi, znaczy drogi przez Umbrę, czyli przez ten świat obok, świat duchów, przebiegają trochę łatwiej i szybciej niż te w normalnym świecie. I nie trzeba mieć wizy. Dokładnie. Ani paszportu. Czyli natomiast na to nie byłoby lot samolotem i tak dalej? Znaczy widzisz, przy locie samolotem trzeba mieć paszport. My nie mamy przy sobie nawet telefonu. Tak się komunikuje. Więc wtedy musielibyśmy cię władować w ten samolot i puścić samej. Nie. Ja latać nie wolę. Odpowiadając na twoje pytanie, to jest bardzo długa historia. Natomiast pytanie, czy ty miałabyś chęć pójść z nami? To absolutnie nie przekreśla tego, że no, możesz tutaj zawsze wrócić. Albo w jakiś sposób ściągnąć swojego brata, albo no nie wiem, nie mam pojęcia. Nie chcę się jakby wypowiadać na ten temat, bo to bardzo zależy od bardzo wielu czynników, ale tak na pewno dla ciebie będzie najlepiej, żebyś wiedziała, kim jesteś. Bo tak, to co May powiedziała, absolutnie nie jesteś osobą opętaną. W zasadzie wprost przeciwnie, jesteś obdarzona dość wyjątkowym darem. Tak można na to spojrzeć. Problem jest tylko taki, że tłumaczenie tego w tym momencie może być dość upierdliwe przez wzgląd na fakt, że zastanawiamy się czy rozpoczynać w pobliżu akcję zbrojną, czy wręcz przeciwnie. Nie do końca jest to moment na dyskusje i rozmowy. Takie dłuższe, a mam wrażenie, że tutaj przydałaby się taka długa, kilkugodzinna pogadanka, najlepiej z gorącym przy gorącej herbacie albo kakale. Kilkoma demonstracjami, a także ćwiczeniami, generalnie trochę bardziej uporządkowana niż stanie na śniegu i próby wytłumaczenia działania całego świata. Okej, tak patrzę się to na jedną, to na drugą. Widzicie, że jest generalnie dosyć mocno zagubiona. No, waha się przez chwilę, co powiedzieć. Dobrze, tak. Chcę wiedzieć. Okej, to teraz jeszcze jedno. Ale czekajcie, akcję zbrojną? Zamierzacie napadać to miasteczko? Nie. Miasteczko, tylko myśleliśmy o przechwyceniu czegoś od złych ludzi, najprościej mówiąc. Natomiast chyba będzie musiało to poczekać. Nie chcę wam przeszkadzać, jak tutaj źli ludzie działają, to nie wiem. Nie przeszkadzasz, Laura. Może... Jesteś w tym momencie, mam wrażenie, ciut ważniejsza. Nie no, wiecie, możecie przeprowadzić tą akcję i potem, nie wiem, będziemy tam podróżować. Nie, to nie jest dobry pomysł. Generalnie powiem tak. Jeżeli będziesz w pobliżu, automatycznie będziesz zagrożona.
jeżeli będziemy się skupiali na tym, żeby cię chronić, nie skupimy się na akcji, jeżeli będziemy skupiali się na tym, żeby cię chronić, znaczy, jeżeli nie skupimy się na tym z kolei, żeby cię chronić, to będziesz w niebezpieczeństwie, co absolutnie jest złym pomysłem, biorąc pod uwagę, że cóż, każdy garu mniej to jest znaczący ubytek dla Gai, więc wydaje mi się, że w tym kontekście naszym priorytetem jednak powinno być to. Okej, dobra. Czyli rezygnujemy z akcji zbrojnej i zabieracie mnie tam do tych starszych, tak? Raczej tak. Ale, czy któryś z was zna się na samochodach? Michael mówi, że ja potrafię jeździć samochodem. Okej, okay, czyli też pewnie minimalnie ogarniasz silnik, zawieszenie i całą resztę, jak to wszystko działa, nie? Ale o co konkretnie pytasz? Czy byłbyś w stanie unieruchomić tak na bardziej stale tą ciężarówkę wielką, która tam stoi w tym obozie? Wtedy, żeby przewieźć ten ładunek, będą musieli ściągnąć jakiś helikopter albo naprawić tą ciężarówkę. Możemy rozwalić po prostu silnik naszymi pazurami. Możemy. Jak najbardziej. Ale wtedy to tak jakbyśmy się podpisali, Garutu byli. Możemy ukraść akumulator. Albo możemy... Już okay, prędzej. Mam pomysł, czekajcie. On opadł na cztery łapy i gdzieś pobiegł. O kurwa. Chodzi o to, żeby upiec dwie pieczenie trochę na jednym ogniu się nie da, ale da się opóźnić o kolejne dni być może. Da się. Możemy, znaczy gdyby Michael nie pobiegł robić rzeczy, to mogliśmy odjechać tą ciężarówką. Musisz go dogonić i powiedzieć, żeby na pewno skradając się będzie wolniej się poruszał od ciebie. Zresztą mogę go zatrzymać i pojedziemy tą ciężarówką przynajmniej kawałek, odjedziemy na tyle, żeby to był dla nich problem, tam zniszczymy ciężarówkę, przeskoczymy w Umbrę i w ten sposób oni dodatkowo będą się zastanawiali, co się przytrafiło w ciężarówce. Znaczy samo założenie faktu, żeby ją uszkodzić po cichu było takie, żeby się nie zorientowali do chwili, gdy będą chcieli to załadować. Bo jak się zorientują teraz, to na pewno zdążą naprawić tą ciężarówkę w ciągu najbliższych 2-3 dni, kiedy jeszcze będą czekali. Mam nadzieję, że Michael nie wysadzi jej ostentacyjnie w powietrze. Mógłby. Przynajmniej byłyby fajerwerki. No, ale za to dyskrecyjnie. Okej. Wiesz co? Wszystko zależy od tego, czego się będziesz chciała uczyć. I jak szybko niektóre rzeczy złapiesz, nie? Ciężko mi porównywać do samej siebie, bo ja się uczyłam dużo, dużo krócej niż ty już teraz się uczysz. Co nie zmienia faktu, że moja nauka zaczęła się na tyle gwałtownie, że no i poza tym miałam mentora praktycznie natychmiast. W dużym skrócie masz dużo szczęścia, że osoba, przy której się przemieniłaś, wniosła to z godnością. Z godnością. Że przeżyła. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Co? Chodzi o jej... Dobrze. Możemy też powiedzieć tak. Słuchaj, każda twoja przemiana naraża bezpośrednio życie twojego brata. To nie jest prawda. Jest, jak się zmieni w Krynosa, może go... No nieważne. Może, ale to nie jest do końca prawda. Patrzy się to na jedną, to na drugą. To co w końcu jest prawdą? Poszukuję prawdy, tak od jakiegoś czasu zastanawiam się, co tu się dzieje. Widzę jakieś duchy czasami. To, że... A może nie rozumiem z tego. To, co May powiedziała, że miałaś bardzo dużo szczęścia, że był przy tobie ktoś, kto był w stanie opanować zarówno pierwszy raz, jak i
nazwijmy to, ciebie. I ja na przykład takiego szczęścia nie miałam. Myśli chyba chwilę, żeby zadać jakieś kolejne pytanie, ale tak zaczęła się domyślać, że to może jest jakaś drażliwa historia i dobrze. Czyli chcecie przez to powiedzieć, że nie mogę tutaj... Chcemy przepowiedzieć, że nie wiemy, ile to potrwa. Dobra. To może potrwać kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. Może być tak, że stwierdzą, że znają kogoś z twoich stron i wrócisz tutaj w ciągu 2-3 dni. A może być tak, że nie ma tutaj nikogo w okolicy, kto będzie w stanie ci powiedzieć trochę więcej. I będą chcieli przekazać ci jak najwięcej informacji, a wtedy to może potrwać tygodnie. Nie, to co też powinnaś wiedzieć, to, że nie jesteśmy żadną mafią ani niczym takim. To nie jest tak, że w momencie, w którym cię tam przyprowadzimy, to oni cię wezmą, zamkną pod kluczem i powiedzą, a teraz się ucz. Tylko to jest grupa, no nie ludzi, tak? Garu. Kołaków. To jest grupa osób, które traktują siebie nawzajem jak społeczność, jak rodzinę. I zaręczam ci, i masz na to moje słowo, że będą cię po prostu chcieli nauczyć jak najlepiej tego, kim jesteś, jak się obchodzić z twoimi darami. I jestem pewna, że nie mają żadnego interesu w tym, żeby cię trzymać i szkolić dłużej niż będziesz tego potrzebowała. Każdy z nich ma swoje obowiązki, swoje życie, często w jednym i w drugim świecie i naprawdę nikt nie będzie ci chciał tam bez powodu domyślnie zrobić krzywdę. Okej. Dobra. Pojadę z wami, tylko jeszcze nie wiem do końca, jak rozwiązać tę kwestię. W sensie brata. Okej, czyli co planujecie? Na razie czekamy, aż Michael wróci. Okej, rzeczywiście Michael wraca po dłuższej chwili. Gdy dochodzi do was, to przemienia się w człowieka, jest niesamowicie rozbawiony. No, co żeś wymyślił? Napchałem śniegu do baku i do akumulatora. Pojadłem 100 metrów i wszystko pierdytnie. Spoko, można i tak. Słyszycie, jak Laura parsknęła lekko na tą wizję. Okej, okay, bo można i tak. Dobrze, no to co, zwijamy się? No tak, tylko pytanie... Powoli zaczyna świtać. Wciąż pozostaje pytanie, co chcesz, Lauro, zrobić? Jest, możesz też zawsze napisać do niego SMS-a, jak już będziesz na miejscu. Kiedy chcemy wyruszać? Jak najszybciej. Widzicie, że tak zbiera się w sobie. Dobra, w takim razie póki jeszcze, tak rozgląda się dookoła, póki jeszcze jest taka wczesna godzina, zakradnę się do domu, zostawię karteczkę, wezmę jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i ucieknę zanim wstanie. On jest na rekolekcjach przez 2 dni jeszcze. Nie ma go. A, dobra, mówiłem, to idealnie. Mówiłem, jest środa, on wraca w sobotę. No to mówię, dobrze, w takim razie... Nawet teoretycznie możesz ich zaprosić do siebie. Dobrze, w takim razie pójdę do domu, spakuję jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i możemy ruszać. Nie ma go w tej chwili, więc jeśli chcecie, to mogę zaoferować jakąś herbatę albo coś. Widzę, że trochę chyba wam zimno. <śm->
chyba nie pogardzimy. Wszystko jedno tak naprawdę, skąd ruszymy. Dobrze. Tylko uprzedzam, w moim domu jest dużo krzyży, dużo religijnych obrazków, dużo ikon. Mówiłaś, że twój brat jest księdzem, spoko. Jesteśmy wampirami spoda, nie bolą nas krzyże, zresztą wampirów też zazwyczaj nie bolą. Nie liczy się krzyż, tylko kto go dzierży. Dobrze, więc opadliście na cztery łapy. Udaliście się do miasta, dopiliście, widzieliście, zauważyliście już zabudowania. Po kilku godzinach, generalnie jest gdzieś koło godziny, koło godziny dziewiątej, gdy dochodzicie w pobliżu miasta. Taki ładny spacer, żeś się zrobiła. Tak. Trochę mnie poniosło. No. Nie codziennie człowiek nagle zamiast dwóch łap ma cztery. To prawda, ale lubię długie spacery. Tutejsze lasy są naprawdę piękne. Więc jak już mówię... Ja powoli zaczynam myśleć, że dzieci gai. Nie, wy jesteście raczej pewni, że albo Wendigo, albo Uktena. Okej. Okay. To po tym, jakim jest wilkiem, że... Czy to są te amerykańskie wilki, to raczej pikujecie nawet z racji tego, że ma dużą czystość rasy, to raczej gdyby była Wendigo, to też byłaby takim wielkim, silnym wilkiem jak Pomet Fenisa, ale ona nie ma aż czegoś, w sensie nie ma aż tak... Ona jest raczej Uktenu, no. Tak, raczej jest Uktaną. Gdyby nie było czuć tego, jak to się nazywa, tej czystości rasy, to moglibyście gdybać, ale tutaj jesteście prawie pewni. Okej. Więc dobrze. Więc doszliście do miasta. W pobliżu miasta zamieniliście się w formę homida. Generalnie jest to, było to górnicze miasteczko, ale większość kopalni w okolicy została pozamykanych i widać tutaj takie przejawy nowości, w sensie jest jakiś mały supermarket z sieciówki, coś jak na nasze jakieś takie Aldi czy Lidl, coś takiego już tutaj stoi. Jest już stacja benzynowa taka też z jakiejś sieciówki. Widać, że mijacie też zwykłą taką stację benzynową, która jest już zamknięta. Jest już stacja kontroli pojazdów, więc widać, że miasto zaczyna się rozwijać, wchodzić w taką... Zaczyna się rozwijać do... Przestaje być to wieś zabita dechami. Tak, ale to z punktu widzenia wilkołaków niekoniecznie dobrze. Okej, ale pewnie wciąż tak stawiam, że jak idzie czwórka rudych ludzi, z czego trójka jest tutaj kompletnie obca, to pewnie ktoś zwraca na nas uwagę? Tak. Ale do twojego brata często też przyjeżdżają jakieś trudna młodzież, na jakieś rekolekcje czy coś, więc wszyscy zwracają na was uwagę, ale nikt się nie dziwi. Po prostu wszyscy myślą, że nie wiem, oprowadzasz gości twojego brata, czy coś takiego. Zważy na to, że jesteście w młodym wieku i przecież nikt normalny by dzieciaków 16-17-letnich nie puścił samych, nie? Gdzie tam chyba pełnoletność do większości rzeczy jest 21 lat, więc... Tak, jeżeli faktycznie nadal wierzysz, że jakby stukanie May tą laską to jest stylówka, to jest bardzo wierna w tej stylówce, ponieważ nieważne ile idziecie, każdy krok jest wymacywany. Okej. Generalnie jak zbliżamy się gdzieś tam do miasteczka, to mówię, jakby ktoś się pytał, to jesteście moimi gośćmi. Przyjechaliście tutaj, nie wiem, na mszę albo cokolwiek. Spoko. Luz, nie ma problemu. No i rzeczywiście... Robi taką ostentacyjnie natchnioną minę.
Ach tak, po źródło, do źródeł łaski. Rzeczywiście podchodzicie. Tak, przyjechaliście skąpać się w źródle oświecenia boskiego. Dokładnie, tak było. Okej. Okay. I trafiacie do kościoła. Jest to katolicki mały kościółek, ale bardzo zadbany. Z taką przybudówką, z taką dość dużą zakrystią. Znaczy nie zakrystią, tylko plebanią. I tam też się udajecie. Ale widzicie, że nie ma tutaj przepychu takiego jak w nowojorskich kościołach. Po prostu tyle ile tam jest przepychu, tutaj widać, że jest tyle, ile potrzeba, tak? W sensie kościół jest ładny, zadbany, ale nie ma jakichś złotych wstawek czy czegoś takiego. I ty, Maj, poczułaś, można powiedzieć, świętość tego miejsca w momencie, gdy podeszłaś. W sensie czujesz się tu trochę nieswojo? Ciężko powiedzieć, bo czujesz się tu z jednej strony bardzo bezpiecznie, a z drugiej strony nieswojo. Masz takie kołatanie uczuć, można powiedzieć. Wchodzicie do tej na tą plebanię. No i Laura zdecydowanie przesadziła. Co prawda jest w jadalni i nad wejściem jest krzyż, ale nie ma tak, że w każdym pokoju 20 zdjęć świętych i tam widać, że wierzący ludzie tutaj mieszkają, ale nie jacyś fanatycy. No i co robicie? No ja na pewno gdzieś tam przyjmuję gości, w sensie tak no wciąż trochę niepewnie, ale zapraszam do stołu i tam pytam się, jakie herbaty i tak dalej. No generalnie próbuję obsłużyć gości najlepiej, jak potrafię. Generalnie co zauważacie bardzo ciekawego, ale zauważycie coś takiego, czego mam wrażenie było wam trzeba. Komputer. I kable telefoniczne. No właśnie chciałam zapytać. Laura, mogę mieć do ciebie prośbę? Tak. Mogłabym zadzwonić do Stanów? Tak, jasne, spoko. A tak, mówiliście, że nie macie telefonów. No. Czemu właściwie? Teraz przecież to jest bardzo długa historia, serio. W największym skrócie pojechaliśmy na coś w stylu, nie wiem, próby i nie wolno nam było ze sobą telefonów zabrać. A taka, wiesz, polityka firmy. Wyjaśnij ją potem, jeżeli pozwolisz. Okej, dobrze, jak potrzebujecie, to jasne, dzwońcie. No i generalnie przechodzi gdzieś tam do siebie, do pokoju po rzeczy, w sensie po ten telefon. I generalnie kiedy otwiera drzwi, to widzicie, że jej pokój no trochę różni się wystrojem od jakby reszty. Widać, że gdzieś tam zostawiła swoje... No po prostu jest taki typowo jej, w sensie też jest tam mnóstwo jakichś takich pierdółek wiszących gdzieś. Właśnie jakieś tam, nie wiem, łapacze snów i tak dalej, no tego typu rzeczy i unosi się tam stamtąd zapach jakiegoś pewnie kadzidełka. No i przynosi, jakby wraca... Michael, jak jej nie ma, to pokazuje na pokój i pokazuje, że wiecie, że wariatka tak, kręcąc palcem koło skroni, pokazuje na Laurę. Także wraca gdzieś tam z tym telefonem i podaje Lynn. Do kogo dzwonisz? Dzień wielkie. Jak on miał na imię ten nasz Tom. Pan przełożony, Tom. Jak to się mówi? Tom. Tom. Dobrze pamiętam. Dobrze, to tak, to do Toma. Wybierałam jego numer kilkanaście razy w ciągu ostatnich 2 tygodni, więc
liczę na to, że zdołam go zapamiętać. Mhm. Nawet jeśli ty nie pamiętasz, to ja na pewno pamiętam jakby na podstawie brzmienia klawiszy, nie? Ty wiesz, że to nie jest Nokia 3210 i klawisze nie wiem, ale pamiętam, jak wybierała go na Nokii, bo myśmy mieli właśnie klawiszowe telefony, więc jestem w stanie jakby zarejestrować cyfry z tego. Okay. Mam doskonałą pamięć, mój drogi, jako zaletę. Dobrze, Granielin też pamięta, bo nie jest to. Zajebiście. Więc dzwonisz i zgłasza się, ktoś podnosi telefon. Pizzeria Karaluchy, słucham. Kobiecy tam? Głos. Kierownika, kobiecy? Kierownika nie ma. To bardzo proszę przekazać kierownikowi, że to jest pieruńsko ważne i w całym tym syfie, który się tam odbywa, może bardzo dużo pomóc. Z kim mam przyjemność? Przekażę Tomowi. I się rozłączę. Nie zdążyłaś odłożyć telefonu. Bynajmniej nie odkładam. Znaczy, okej, więc trzymasz telefon i on zaczyna tak jakby wibrować ci w ręce, ale nie dzwoni. Tak jakby, załóżmy, że to jest telefon z wyciąganą baterią. Tak jakby coś było w środku. No, czy jakby jakoś wyczuwam od tego jakiegoś ducha, czy jakiś dar, czy coś takiego? Czy ten telefon jakby już wcześniej tak robił? Nigdy. Okej, okay, więc patrzę się dziwnie na niego. No, zepsuł się jakoś, czy co? Wyświetla się, wyświetla. Wyświetla. Dar, cokolwiek? Ty nie masz zdolności wyczucia magii, ty nie potrafisz tego określić. Ty określasz, że coś jest nienaturalnego, a nie potrafisz zinterpretować, co to jest dokładnie. Widzicie, że wyświetla się na nim grafika, ale nie taka jak powinna być, w sensie no to jest normalny smartfon, więc powinny się wyświetlać normalne zdjęcia czy coś, a wyświetla się taka, jak właśnie były w tych starych telefonach dwukolorowych i idzie taki karaluch, podchodzi do lusterka i znika. I to się tak w kółko powtarza. Coś tam widać na tym ekranie? Tylko to, ta sekwencja się powtarza. Tak, ale May pyta jakby osoby. Aha, jasne. No tak, bo ty nie wiesz, co się dzieje. Jakby co, ja mam wyczucie magii, ale nie wiem, czy to coś pomaga w tej sytuacji. Jeżeli... Tak, możesz użyć tego daru. Już ci powiem, jak się dokładnie go testuje. Wyczucie magii. Pytanie, czy ja mam w ogóle prawo przypuszczać, że to się coś magicznego dzieje, nie? No, karaluch ci chodzi po ekranie. A karaluch jest Tomerem, a karaluch jest totemem tubylców betonu, a Tomek jest tubylcem betonu. Karaluch, powiadasz. Mhm. Czy ty masz telefon taki, wiesz, z otwieraną klapką, czy to już jest nowoczesny smartfon, do którego, żeby się dostać, trzeba go rozkręcić? Nie, no taki normalny smartfon, w sensie jakiś tam szajsung pewnie. Możesz znaczy, rzucić... Mój szajsung ma otwierany tył, nie? Ale mojej siostry już nie. Dlatego pytam. Laura, możesz rzucić percepcja plus zagadki i ty się dowiadujesz dokładnie, jakiej mocy użyto. Dobra, to zaraz rzucę. No możliwe, że jest otwierany. Znaczy, bo jak jest otwierany, to pomyślałam, że może po prostu sprawdzę, czy nie dałoby się tego karalucha fizycznie wypuścić, bo kto wie, może po tobie wszystkiego bym była się w stanie spodziewać. A w sumie z panem pogadała. Przecież on włazi do lustra. Nie rozumiecie tego? Mówi Michael. Właśnie do lustra. To jest cenna informacja. No to chyba jest dość jasna informacja. No tak, bo jej trzeba przecież wszystko opisywać. Oczekuję.
kolory i Michael zaczyna mieć taki lektorski głos i zaczyna mówić. Wyobraź sobie, że na telefonie wyświetla się grafika, która jest jak ze starych telefonów, taka dwukolorowa. Przedstawia ona karalucha, który podchodzi do średniej wielkości lustra, przygląda mu się i znika. I potem znów się pojawia, podchodzi i znika. Sekwencja powtarza się. Dobrze, no to mili państwo, chyba jakby wniosek jest dla nas wszystkich dość oczywisty. Nie, nigdy nie miałem karaluchów w telefonie. Do świata obok, czyli Umbry, świata duchów, zwał jak zwał, chodzi się przez swoje odbicie. To wiesz, do tego już doszłaś. Byłaś tam w ogóle kiedyś? A to o to chodziło, widzicie, że ma jakiś big brain moment po prostu w tym momencie, jakaś niemal widać tą żaróweczkę, która jej się zapaliła nad czołem. Dobra, okej, okay. Wiem. Tak, zdarzyło mi się. Tylko nie wiedziałam, że to o to chodzi. Super, to wchodzi. Tyle dobrego. Dobra, to leć się spakuj na tyle, na ile jesteś w stanie. Ogranicz się proszę do jednej torby maksymalnie, dobra? Dobrze, jasne. Bo po prostu więcej ze sobą tam nie weźmiesz. Ty, Laura, użyłaś tej zdolności? A i to będę musiała do ciebie przypisać, żeby to zadziałało jakkolwiek. Poczekajcie, ona się... Poczekajcie sekundę. Laura, użyłaś tej zdolności? Tak, w sensie to, co mówię, że tam percepcja plus zagadki, czy coś takiego, to tak. No to czujesz, że dar wilkołaczy został, nie wiesz w jaki sposób, skąd to wiesz, ale przepraszam, czujesz, że dar wilkołaczy został użyty na twoim telefonie, czujesz też obecność Boga tutaj, znaczy nie tutaj, ale z kościoła, bo to dość blisko. I czujesz, że ty też jakbyś była pobłogosławiona. Ciężko ci to zinterpretować. Bo to odnajdujesz wszystko w promieniu 3 metrów. Okej, okay, dobra. Trochę ci włosy dęba stanęły, jak poczułaś się błogosławiona. Biorąc pod uwagę, że jestem częściowo ateistką, to zdecydowanie. No to... Tak, widzicie w takim razie, że tak gdzieś tam patrzę na ten telefon i w którymś momencie właśnie widzicie taki wyraz szoku lekkiego na twarzy. Otrząsa się i mówi, to chyba jakaś magia faktycznie w tym telefonie, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Dobrze, może lepiej pójdę faktycznie się spakować. I gdzieś znika szybko w pokoju, żeby jakby, nie wiem... Przemyśleć to sobie samemu, w sensie dosyć długo jej nie ma, jak na to, że pakuje kilka rzeczy, więc możliwe, że gdzieś tam po prostu potrzebowała sobie usiąść i przejść jakby szok. Mm-hmm. Len też pewnie jak tam, nie wiem, no minęło 5 minut, minęło 10 minut, cię nadal nie ma, to też pewnie po jakimś tam czasie podeszła do drzwi, zapukała, zajrzała do środka. Hej, wszystko okej? Okay? Tak, jasne. Po prostu poczułam coś zupełnie nowego, nieznanego i tak dziwnie mi z tym. Siedzi na łóżku. Jakby zaczęła się pakować, ale siedzi na łóżku i nie skończyła. Chcesz o tym pogadać? No, może. Bo widzisz, mówiłam wam, że ja tak niespecjalnie, ja wiem, że to może dziwnie brzmi, no bo mieszkam praktycznie w kościele i cała moja rodzina była wierząca, mam brata księdza i generalnie wszystko by wskazywało na to, że powinnam co niedzielę zapierdzielać na mszę, spowiadać się, przyjmować komunię i generalnie najlepiej zostać zakonnicą, ale nie, to nie jest moja bajka, nie wierzyłam nigdy w Boga, a teraz jakoś... Poczułam się, jakby faktycznie istniał, jakby na dodatek była pobłogosławiona. Nie mieści mi się to trochę w głowie. Nie wiem, może,
Może zjadłam coś złego. Nie, po prostu zderzasz świadomość, którą miałaś przez całe życie, z tym, co będzie cię czekało w jego drugiej części. To nie jest nic złego, tylko jest dziwne i nietypowe. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że to faktycznie tak jest? W sensie to, że gdzieś tak nagle mnie uderzyła taka świadomość, to nie jest jakby kwestia jakiegoś, nie wiem, zatrucia, czegokolwiek? No, nie uroiłam tego sobie? No, może tak być, jak najbardziej. Nie dam ci pewności słowem, będziesz musiała to zobaczyć. Ale na swój sposób Bóg istnieje. To czy w niego wierzysz, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Wszystko, co jest w jakiś sposób naznaczone przez ludzi, taką... ja to nazywam ideą, tak mi jest najłatwiej, więc tak będę to tłumaczyć. Wszystko, co jest taką dużą ideą, wszystko, co ma duże znaczenie dla ludzi, ma... jest realne, no, po prostu. Widzisz, że robi wielkie oczy i tak otwiera trochę usta. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że nie tylko istnieje Bóg, ale istnieje też Jahwe, Budda i ci wszyscy inni? No, przecież jakby nie patrzeć, to też Bóg, nie? Tylko trochę inaczej nazwany. Tak. I ci wszyscy... A nie wiem, Zeus, Anubis i tak dalej też? Też. Widzisz, że jakby tak jak wstała na chwilę, to usiadła znowu na tym łóżku i po prostu tak siedzi, patrzy przez chwilę w przestrzeń. Widać, że jest no, generalnie w ciężkim szoku po takiej informacji. Ale wiesz, na tej samej zasadzie jak istnieje Bóg, to na tej samej zasadzie istnieje nie wiem, pieniądz. Na tej samej zasadzie istnieje klub sportowy. Na tej samej zasadzie istnieje idea pół roku. Nie wiem. Na tej samej zasadzie istnieją emocje. Na tej samej zasadzie istnieją miejsca. Co chcesz przez to powiedzieć? W sensie, że jest tak samo namacalne jak każda z tych rzeczy? Nie wiem, czy określałabym ducha mianem namacalnego, no ale tak. Czyli ci bogowie są duchami tak naprawdę? No, można tak powiedzieć. Bardzo potężnymi duchami, które mają olbrzymie wpływy i mogą bardzo dużo. Często rzeczy, których nawet byśmy nie pomyśleli, że mogłyby zrobić. Poza tym powiedziałaś coś o tym, że wiesz, że ktoś ci tłumaczył, a jednocześnie mówiłaś, że nie było nikogo fizycznie przy tobie. Rozmawiałaś prawdopodobnie z duchami. No tak. Tak, trochę tak mi się wydaje, bo... No. Widzisz, miałam różne sny, koszmary. Jak my wszystkie. Koszmary, ale tam się pojawiały różne właśnie takie, no mówię, tłumaczyłam sobie, że to są duchy. Potem zdarzało mi się też w różnych sytuacjach widywać i próbowałam nawet wywołać spotkania z nimi, ale no nie zawsze przychodziły ostatnio właściwie. Wiesz co, pojawiały. O kwestię duchów, tego jak z nimi rozmawiać i czy w ogóle się da, to najlepiej będzie, jak zapytasz Mai, bo ja się na tym jakoś specjalnie nie znam i nie chcę cię wprowadzać w błąd. No ale tak, jeżeli rozmawiałaś z nimi, no to na tej samej zasadzie one ci pewnie coś mówiły. Czy to przez sny, czy tak po prostu z każdym z nas tak rozmawiały.
na tej samej zasadzie, jak one mówiły tobie, na tej samej zasadzie możesz powiedzieć, że działają objawienia. Też ludzie coś słyszą od Boga, nie? I mogłabym tak naprawdę w ten sam sposób porozmawiać ze wszystkimi bogami wszystkich panteonów świata? To jest niesamowite, a równocześnie przerażające. Te wszystkie wojny religijne, które ludzie prowadzili przez całe wieki, wykłócając się o to, że ich religia jest jedyna prawdziwa, ich Bóg jest jedyny prawdziwy, a to wszystko po prostu... Wszystko istnieje. O matko. No. Nie da się jakoś tego, nie wiem, no... Bez sensu ludzie się zabijają o to. Nie da jakoś się rozpowszechnić tej wiedzy? Dlaczego w ogóle? A myślisz, że ci uwierzą? Sama powiedziałaś, ludzie się zabijają o to, że ich Bóg jest ich Bogiem. Wyobraź sobie teraz, że mówisz swojemu bratu, że żadnego Boga nie ma. Tak naprawdę wszystkie są dokładnie tym samym, jednym i identycznym. A to, w co on wierzy... to tylko jedno z oblicz. Jesteś tego absolutnie pewna. Uwierzę ci? No, widzisz, że przez chwilę się zastanawia i tak zaczęła kręcić na palcu jeden z tych swoich pierdółek we włosach. Jakieś pewnie piórko albo coś. No... Chyba faktycznie nie. To może on naprawdę mocno wierzy. On no, jest przekonany, że właśnie Bóg istnieje, jest jedyny i tak dalej. I pewnie chciałby, żeby wszyscy inni uwierzyli. Ale to jest zupełnie bez sensu, naprawdę. Jeżeli wszyscy bogowie istnieją, to jakby... Dlaczego ludzie w takim razie... nie mieści mi się to w głowie. No nie, nie jest to aż takie proste i niestety nie o wszystkim możemy od tak powiedzieć ludziom, nawet jakbyśmy chcieli. Części być może nie zrozumieją, drugiej części być może lepiej byłoby, żeby nawet nie wiedzieli dla ich dobra. Ale ile po prostu niewinnych ludzi zginęło przez wieki, przez to wszystko? Wiem, ale wzruszyło ramionami. Taka ludzka natura. Czyli już do końca świata będziemy się zabijać o takie bezsensowne rzeczy. Dobrze, że chcesz tego pilnować. To jedno z naszych zadań. No, a wbrew pozorom ten koniec świata może być niedługo, mówi Michael. Robimy coś, dziewczyny? Co chcesz przez to powiedzieć? Katastrofa ekologiczna? Dokładnie! Właśnie wygrałaś nic. Tylko, że ta katastrofa ekologiczna jest pieprzonym wężem, który dosłownie chce zjeść świat. Długa historia. Możemy jej to opowiedzieć w domu. Jestem za. A niech będzie zapisane w jakimś kalendarzu. Właśnie zgodziłam się z Michaelem. To jest pierwszy i ostatni raz w twoim życiu, Michael, więc się nie przyzwyczajaj. Spieprzajmy stąd. Generalnie jest... Lekko się przestraszyła, jak usłyszała wasze głosy, bo myślała, że rozmawia z nią sama. I generalnie... Oni byli w pokoju obok, no. No tak, tak, ale jakby nie sądziła, że ktoś jakoś podsłuchuje tę rozmowę. I w momencie, w którym... Z punktu widzenia May, to mówili swoim głosem tuż obok niej. Więc w momencie, w którym zaczęliście o tym mówić, to poderwała się właśnie z tego łóżka, na którym siedziała i zaczęła tak no, szybko pakować jakąś resztę rzeczy do tej torby, nie? No dobra. Tak, to jakieś lustro? Generalnie myślę, że każdy z was ma przypisane lusterko, więc... Ale tak, jest lustro w domu. Michael ci mówi... Łatwiej nas będzie przeprowadzić przez jedno duże, to jakby po prostu, wiesz, raz sobie rzucę na gnozę i wszystkich przeprowadza. To jest symbol, nieważne gdzie dotkniesz swojego odbicia i przechodzisz,
więc wielkość nie ma znaczenia, możesz mieć takie lusterko z kosmetyczki. Ale okej, okay. Jest rzeczywiście takie duże lustro w przedpokoju. I co, robisz skok w bok, tak? No, czekam, aż wszyscy są gotowi i jakby no, pomagam wszystkim przeskoczyć, nie? W końcu tak. No i ja właśnie pakuję jakieś resztę rzeczy. Myślę, że jak reszta się zabierze z mojego pokoju, to też swoje jakieś grzybki, że tak powiem, zabiorę i parę takich mniej potrzebnych drobiazgów. Reszta siedzi nadal w pokoju obok, nie wpierdzielaliśmy się do pokoju. Tak. No nie no, bym się wpierdzieliła. No, ja się wpierdzieliłam, ale jak no powiedziałam... No, ja mówię o reszcie. No to grzecznie sobie poszła, no nie ma problemu. Znaczy, no tak, no mówię o tym po prostu, że jak reszta zaczęła się zbierać, to po prostu poczekałam na moment, w którym jestem sama. Spoko. Lynn też jakby początkowo po prostu została z takim, może ci pomogę, albo tak po prostu posiedzę, popatrzę, ale masz wrażenie, że nie... musiałaś jakoś ani mówić, nie musiałaś ani specjalnie kombinować, jak jej to przekazać. Bardzo szybko sama się zorientowała, że wolałabyś zostać sama i po prostu rzuciła, tak, że to przyjdź, jak będziesz gotowa i wyszła. Okej, okay, dobra. No to pewnie zbieram się do końca, zabieram co trzeba i wychodzę. Okej. Okay. Jeszcze zostawiam właśnie na stole gdzieś tam kartkę dla brata o treści mniej więcej, że no, że musiałam wyjechać, że no nie wiem dokładnie kiedy wrócę, ale niech się nie martwi, bo jestem w bezpiecznych rękach. Okej. I żeby nie martwił się też, jeżeli bym nie odbierała telefonu albo coś takiego. I nie próbował mnie w żaden sposób szukać. Ja muszę ogarnąć, co się ze mną dzieje, wrócę przy okazji, tak? No mniej więcej. Okej, okay, co robicie? Bok! Po pierwsze, zanim skok w bok, to po pierwsze sprawdzamy, czy ta torba, którą ona sobie spakowała, jest jakkolwiek przypisana, czy ona zna ten rytuał, czy umie go wykonać i czy go zrobiła. Słuchaj, jak się zmieniła z wilka w człowieka, to była ubrana. No była ubrana, owszem. No ale torba nie jest ciuchem, nie? Nie jest ciuchem. No właśnie, więc... najpierw to weryfikuję. Jak nie jest, to zwracam na to uwagę, / pomagam. Jak jest, to nie podnoszę tematu w ogóle, tak? No nie jest, nie jest. No to jak nie jest, to zwracam uwagę, że fajnie byłoby jakby tak jak udało ci się coś zrobić, że ubrania z tobą zostają i że się nie rozsypują w skrawki materiału. To jakby to samo trzeba zrobić z twoją torbą, bo inaczej nie zabierzesz jej ze sobą. A tak, faktycznie. Właśnie ten drive. Byłam kompletnie naga po tym, jak... No, nieważne. Udało się to ogarnąć i myślę, że faktycznie przydałoby się to teraz zrobić. Michael się pyta... A czemu po prostu nie wyślemy tego? Bo nie chcemy, żeby ktoś był w stanie trakować paczkę, bo cholera wie, jak jej będą szukać, a nie chcemy, żeby ktoś z powiązaniami jakimikolwiek był w stanie łatwo wyśledzić naszą trasę, to raz. Dwa, jeśli będą jej szukać cywilnie, nazwijmy to też będzie pierwsza rzecz, którą sprawdzą. Trzy, skoro jest w stanie wykonać ten rytuał na ubrania, to jest w stanie też na torbę. I ponawiam pytanie, kto bierze na siebie pendrive'a. Ej, ale ona ma komputer. Czemu nie wyślemy tych plików mailem? Ja bym miała i w tej formie. Najchętniej. Jeżeli to są jakieś rzeczy, których nie chcecie jakby zostawiać śladów, to nie wiem, czy przesyłanie przez mój domowy komputer to jest najszczęśliwsza w tym momencie sprawa. No,
z tego samego powodu nie zrobiliśmy tego wtedy. Dokładnie. Więc komuś ten pendrive trzeba przypisać. Ja go wezmę. Daj. I możemy do mnie do torby po prostu wrzucić? Wydaje mi się, że elektronika z danymi będzie wymagała osobnego przypisania, nawet jak będzie w torbie. Znaczy, okej, możemy dla ułatwienia zrobić, że nie musisz tego przypisać, ale i tak osoba, która to wniesie, straci punkt chwały. Okej, no ale ja o tym nie wiem. No nie wiesz. Może daj tak. My chyba w teorii też nie. Daj spokój, to już jest jakaś wyższa etykieta wilkołacza, no jakby nie sądzę, żebyśmy się aż tak orientowali na tym etapie. No dobrze. Okej, więc rzućcie sobie, niech rzuci ktoś inteligencję plus obrzędy, żeby przypisać do niej torbę. Ja znam życie. Możesz być ty. Ty masz taką klawiaturę, że aż tutaj czuję, jak wciskasz klawisze. Okej, trwało to z pół godziny, ale rzeczywiście wzięła tą torbę, zaczęła ją tak jakby głaskać, zaczęła coś mówić w języku trochę wilkołaków, trochę w języku duchów, potem założyła ci tą torbę. Jeszcze coś chwilę robiła. I obie poczułyście, że to się stało. Że to zostało wykonane. Myślę, że w takim razie jakby było to przepisywane faktycznie z tym pendrive'em w torbie, skoro jakby tak możemy to ułatwić. Okej, czyli Laura straci punkt chwały. Okej, i co robicie z Kowbok? No to twoja gnoza, poziom trudności 4. Czyli jest tu bardzo, czujesz, że tu bariera jest bardzo słaba. Mam na karcie w tej chwili 0 punktów chwały, więc nie wiem, jak sobie ją odjąć. Będziesz miała zapewne 3 mądrości. Tak. Więc pewnie nic nie stracisz, ale ten. Znaczy tak, no to nic nie tracisz. Jest to jakieś rozwiązanie, nie można mieć na minusie. Okej. Okay. Dość szybko przeskoczyłaś przez ten. Zeskoczyłaś w bok. I wszyscy to poczuliście. W momencie, gdy przechodziłaś przez tą bramę. Słyszysz, że na zewnątrz jest burza i pada deszcz. Deszcz pada i uderza o szklane witraże. A wy znajdziecie się w środku wielkiego i pięknego kościoła, nawet dla was osób, które może nie wszyscy z was mają jakieś wysokie poczucie estetyki. Zdajcie sobie sprawę, że to jest piękny kościół w takim nowoczesnym stylu, ale widać, że to jest dzieło architektury. Kościół jest dużo większy od tego, który jest w świecie rzeczywistym. I tak aż zdjęła te swoje okulary, tak wiecie, odłożyła je na włosy, tak patrzę. Ej, błagam, powiedzcie mi, że to nie wygląda aż tak epicko w tamtym świecie. Nie, aż tak epicko nie. Generalnie macie... Wow! Generalnie do przemian zmian form i wszystkich darów macie 2 poziomy trudniej. Ale siedzi Karaluch. Siedzi Karaluch, ma przed sobą taki tablet z wideokonferencją i widzicie Toma. No. Pytanie, czy jakby widziałam jeszcze oczywiście, skoro robiłam już wcześniej nieświadomie te skoki w bok? Wiesz co, nigdy nie robiłaś w domu, ale widziałaś, że na miejscu domu jest taki potężny kościół. Taki naprawdę wielki.
Dobra. Dlatego nie uważałaś, że to jest świat obok, bo dla ciebie to wyglądało coś jako coś zupełnie innego, nie? Dobra. W takim razie patrzę się trochę dziwnie na Mai, która wcześniej właśnie byłam święcie przekonana, że jest po prostu ślepa, a teraz zdejmuje okulary i... No dowód, że udaje, nie? Jednocześnie zapytała, wiesz, na logikę, jak to wygląda, więc... Generalnie w ławach siedzi parę osób. Oczywiście wiecie, że to są duchy. I ktoś odprawia mszę. Ale nikt się wami nie przejmuje. Nikt się wami nie przejmuje. Tylko jest ten karaluch z tabletem, z włączoną wideokonferencją i wyświetla się na niej tom. No ile, kurwa, można czekać? Znaczy super, że się odezwaliście, ale odkąd przekazałem wam informację, to chyba z godzina minęła. Słuchaj, mamy nowe szczenie. Kto to jest w ogóle? Nowe szczenie. Ale jak, gdzie? Dobra, najważniejsze, że żyjecie, bo myśleliśmy, że was zabili. Nam też miło cię widzieć. Co się dzieje? W wielkim skrócie, w pobliżu ich kaernu jest kopalnia odkrywkowa. Chyba uranu. I w tej kopalni siedzą tancerze i coś wydobywają. Wendigo o tym nie wiedzą? I żeby tylko w tancerze, tam szaleje ciągła burza, która dosłownie zostawiła nam śniaki. A nie, to burza to część rytuału przejścia. To zawsze tak jest. Możliwe, że nie wiedzą. Mówię o radioaktywnej burzy w Umrze. A, myślałem, że mówicie o tej zamieci z początku. Nie, radioaktywna burza w Umrze wywoływana przez to, cokolwiek próbuje się wydobyć z tej kopalni. Laura generalnie patrzy to na jedno, to na drugie, totalnie nie wie, co się dzieje. Czy to w ogóle mówi ten karaluch, czy mówi to człowiek? Nie, karaluch trzyma tablet, a na tablecie jest wideokonferencja, a na ekranie widzisz w miarę przystojnego mężczyznę około 30 lat. Dobra, okej. Okay. I masz wrażenie, że jest w pizzerii, jak widzisz to, co się za nim dzieje. No dobra, no to patrzę w takim razie to na ten tablet tego karalucha. Pierwszy raz pewnie widzę coś takiego, to na dziewczyny i no generalnie na razie się nie odzywam, ale... Mejci tak pokazuje dłonią, że zaraz. Generalnie zdarzyło ci się, jak skoczyłaś w bok, jak oni to nazywają, porozmawiać z kilkoma zwierzętami dziwnymi, kilka razy z drzewami, więc karaluch jakoś tak specjalnie cię nie dziwi. Może całość złożona do kupy cię może dziwić. Karaluch trzymający tableta to jakby pewnie jest pewne wydarzenie. I on jest dość duży jak na karalucha, w sensie nie jest taki mały, tylko jest taki, że jest w stanie trzymać tableta. I powiem więcej, karaluch trzymający tableta z wideokonferencją w kościele. On jest wielkości kota, więc... Religia katolicka zna dziwniejsze przypadki. Jako katolik potwierdzam. Więc siedzę cicho i przysłuchuję się uważnie temu, co mówią, ale nie czaję zapewne połowy z tych rzeczy, o co chodzi. Dobra. Oni zamknęli księżycowy most, bo uważają, że zabiliśmy ich szczeniaki. Starszyzna zapewniła mnie, że nie mamy... Mamy dowody, że tak nie jest. Jak to? Udało nam się włamać do komputerów tancerza. No tak część oni... potrząs głową na zasadzie. Co kurwa? Oni stoją za porwaniami szczeniaków. Dobra. Prawdopodobnie za tym, co było u nas też. Jakie macie dowody? Bardzo możliwe, że to też dlatego przytrafiło się coś złego duchowi, który miał doprowadzić do nas Laurę. W jakiej formie macie te dowody? Zgrane na pendrive'ie. Przypisanym już oczywiście. Puszek i karaluch odłożył tableta. Podszedł, zaczął coś przy nim kombinować tymi swoimi przednimi łapkami. Odsłonił wam, podniósł tableta. Widzicie, że tablet ma wbudowane teraz wejście na pendrive'a. Mhm, podpinamy. Znaczy, najpierw przegrzebiemy pewnie przez torbę, a potem podpinamy. On się tak, wiesz, widać, że dostaje te pliki, zaczyna je oglądać, widać jego niesamowite zdziwienie. Dobra. Hmm.
Dobrze. Mamy około 2 dni, zanim z Toronto przyleci grupa pijawek i będzie im pomagała w transporcie. Rozumiem. Dobrze, dobrze. Dajmy, że uszkodziliśmy, Michael uszkodził im ciężarówkę, więc jest szansa, że też ich to trochę opóźni. Dobrze. Dobrze, zróbmy tak. Bo oni atakują każdego ducha naszego i nie jesteśmy w stanie nawiązać z nimi kontaktu. Więc będziecie musieli wrócić do KRN-u i przekazać im te informacje. Oni będą nas znowu próbowali zabić. Myślę, że... Niech próbują. Myślę, że was nie zaatakują. Tak, ale szkoda ich, wiesz? Szkoda tak ciągle wyrzynać garum. To poddajcie się po prostu i pokażcie im ten... Albo nie. Poczekajcie do rana. Poczekajcie do rana tam, gdzie jesteście. Bardzo dobre łącze. Znaczy, zanim dotrzemy do KRN-u. Bardzo dobre łącze mam z tego miejsca. Macie rację, zanim bliżycie do KRN-u trochę potrwa. Wyślę wam koordynaty. Poczekajcie tam. Znaczy, nie żeby coś. Zanim dotrzemy do KRN-u, to i tak trochę potrwa. Tak, tak. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale Akalon, krew dla Gai, jest w pobliżu. Jest w pobliżu i znajdzie was. On się porusza bardzo szybko, znajdzie was. Weźcie ze sobą puszka, on nawiąże z nim kontakt i razem z nim udacie się do tego KRN-u. Okej. Dobrze. I przekażcie im ten pendrive, to wiele zmienia. Razem możemy uderzyć w śle 2 szczepów na tych tancerzy i pokrzyżować ich plany. Dobrze, udajcie się tam niezwłocznie. No i puszek włazi do torby. A tablet się rozłącza i tak by się wtapia w podłogę. Mhm. No, pendrive wyciągam wcześniej. Mhm. Co tu się odpierdala? Co się dzieje? Znaczy, w największym skrócie to jest właśnie to, co się dzieje. Tak. Dwa plemiona wilkołaków walczą ze sobą, bo obie myślą, że atakują się nawzajem, a tak naprawdę za tym wszystkim stoi jeszcze jedno plemię, którego głównym celem jest dążenie do zniszczenia świata, tak naprawdę. Czekaj, Len, zacznijmy może od podstaw. Od podstaw, kim jest Gaja, kim jest Żmi, kim jest Przątka, Tkaczka. O, trochę później. Tak, ale to znacznie ułatwia wyjaśnienie wszystkiego innego. A i tak musimy tu siedzieć do rana, mamy czas. Znaczy, jest rano. Dobrze, i tak musimy czekać na Aktona, krew dla Gai. Dobrze. Wy się kłócicie, msza się kończy i odprawiający mszę odwraca się do was i widzicie, że ma przepaskę na oczach i idzie w waszym kierunku. Badamy! Wilkołaki nie są dzieckiem Boga. Zdecydowanie, jakby May stwierdziła, spadamy i zaczęła nas przenosić. Okej, no to przenoś. My nie możemy po prostu wyjść z kościoła? Możecie. No ja właśnie. Chcę przenieść z powrotem jakby z Umbry. Tak, wiem. Dlatego zapytam, czy nie możemy po prostu wyjść z kościoła. Do świata rzeczywistego tak, ale to trwa. Znaczy, w sensie trwa w zależności od tego, ile rzuci. No chwilę to potrwa. Nie do świata rzeczywistego. Tylko wyjść przed budynek.
w umrze. W umrze, wyjść z kościoła. Tak, ale Mei zaczyna was przenosić, więc dajesz się jej przenieść, czy wychodzisz z kościoła po prostu? Znaczy, pytam ją. No widzisz, ona pytam się, co to za jeden? Kiedy widzę, że jakieś paniczne ruchy zaczynają się dziać. Zauważycie, że ten mężczyzna nie miał szaty, tylko ukryty był wielkimi czarnymi skrzydłami. I po prostu... wszyscy jesteście homidami, nie? Tak. Okej, to nic się nie dzieje. To co, wyprowadziłam nas? Tak, podszedł do was naprawdę, naprawdę blisko, ale wiecie, nie? Jakby na was zaszarżował albo coś takiego, to by was dopadł. Bo jeden sukces to jednak trwa dłuższą chwilę. Ale nic takiego się nie stało. On do was szedł, tak jakby mimo jego wyglądu stwarzał, że ma pokojowe zamiary. Ale wy wróciliście. Wracamy to Mei z powrotem, okulary na nos, pierwsze co robi. Jasne. Dzięki za odpowiedź, Mei. Byłam już w trakcie przenoszenia, nie mogę tego przerwać, bo skończysz z jedną łapą tu, a drugą tam. To nie jest miły widok ani doświadczenie. Mhm. W każdym razie, skoro i tak czekamy na Akteona, to możemy trochę porozmawiać o odwiecznej wojnie i tak dalej. Dobra, kto to był? Dlaczego przed nim uciekliśmy? Nie uciekliśmy, tylko nie marnowaliśmy zasobów na konfrontację, z której nikt nic nie wyniósłby dobrego. Byliśmy na cudzym terytorium i nie mamy powodu jakby niepokoić kogoś na jego terytorium. Sprawdzam, czy nasz karaluch się z nami przeniósł. No widzisz karalucha, tylko jest malutkim karaluszkiem. Mhm. Mały puszek. Karaluch puszek, tak? Tak. Interesujące imię dla stawonoga. To jest bardzo potężny zwiadowca. I przewodnik. Też. Dobra, nie wnikając dalej. Co się dzieje? No nie wiem, rozumiem, że ruszacie w kierunku miejsca zbiórki. Tak. Pytanie jakby in-game do reszty osób. Tak, w dużym, dużym skrócie, bo nie mamy czasu na bardzo długi wykład, więc w dużym skrócie. Generalnie cały czas trwa wielka wojna w świecie duchów między żmijem a duchami wiernymi Gai, czyli Matce Ziemi, czyli wiesz, bo bóstwo opiekuńcze tego całego bajzlu. I w dużym skrócie żmij ma swoje sługi. Duchy żmija mniejsze, większe. Czasem jeżeli ten duch opęta na przykład człowieka, to nazywamy to opętane stworzenie fomorem. Ale opętanie to jest pół biedy. Gorzej, że są garu, które celowo i świadomie, z własnej woli nawet, służą żmijowi. I właśnie ich nazywamy tancerzami czarnej spirali. Dlatego kiedy Lynn mówi o tancerzach, to ma na myśli właśnie ich, sługi żmija. Zdrajcy, tak? Tak. W dużym skrócie tak. I to z nimi gdzieś tam głównie walczymy, jak rozumiem. Tak, całym celem istnienia nas, Garu, jest bycie strażnikami Gai. Jesteśmy jej oczami, uszami, pazurami, generalnie przedłużeniem. Ażmi działa i na poziomie duchowym, na przykład właśnie można spotkać jego twory, jak i na poziomie, nazwijmy to, fizycznym, na przykład... Kto powiedział, że duch musi z nami fizycznie walczyć? Może przecież otworzyć na przykład zupełnie nową kopalnię, nową korporację, która zacznie niszczyć ziemię, gaje, karczując chociażby las pod uprawę oleju, pod olej palmowy. Tak? To też jest działanie żmija. Okej, czyli tak naprawdę
te wszystkie rzeczy, cała ta katastrofa klimatyczna, która zbliża się ku nam wielkimi krokami, jak przynajmniej głoszą naukowcy, to nie jest jakby kwestia tego, że po prostu jest przeludnienie, tylko... wojny, którą Gaja przegrywa. Okej. Czyli ta cała sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i mimo, że naukowcy dużo wiedzą, to wciąż nie wiedzą wszystkiego. Tak, ale jednocześnie warto zaznaczyć, że działania ludzi w strefie absolutnie ludzkiej, takiej jak sadzenie drzew, takie jak ochrona pszczół, też jak najbardziej są elementem tej wojny. Po prostu ludzie mają na nią mniejszy wpływ, chociaż jednocześnie ludzi jest 7 miliardów, Garu. Not even close. Dlatego też każdy Garu jest na wagę złota i dlatego w sytuacji, w której na przykład tak jak ty znajduje się kolejne Garu, rzucenie wszystkiego i zajęcie się właśnie tym wcale nie jest takie głupie, bo jeden Garu w swoim długim życiu może pokonać setki Fomorów, tysiące nawet. A ile nas jest tak właściwie mniej więcej? W sensie mówisz, że not even close. Domyślam się, że no raczej mało, ale no nie wiem, no z jakiegoś powodu spotkałam was teraz czwórkę. Mówicie, że są całe szczepy, plemiona. Mistrzu gry, proszę o koło ratunkowe. Nie masz żadnego pojęcia. Poza grą chyba tysiące, ale nie masz takiej wiedzy. Powiem ci tak, jak są krewniacy, czyli w ogóle osoby, które mają gen wilkołactwa, których już z założenia jest no nie za wiele, bo tylko dzieci wilkołaka albo jego jacyś inni krewni mogą być krewniakami, no to tylko 1 na 10 z nich sam ma szansę stać się wilkołakiem, bo ma te aktywne allele, czy jak to się tam nazywa. Więc no, mało. Jak chcesz tak konkretną liczbę, to powiedziałabym, że setki, może tysiące na całym świecie. Okej, dobrze. Teraz rozumiem, wiesz, dlaczego... A wiesz, że są jeszcze inni zmiennokształtni? To mówi Michael, tak? Tak, to mówi Michael. Zmiennokształtni, co przez to rozumiesz? Misiołaki. Kotołaki, rekinołaki, szczurołaki, sowołaki, te są wyjątkowo niezręczne. Robi wielkie oczy generalnie. No też wampiry, magowie, odmieńcy. Bardzo skomplikowany świat. Tak ma otwarte oczy, otwarte usta, kiwa powoli głową i mówi wow. Całe życie myślałam, że to może faktycznie być prawdziwe, a wy przychodzicie i mówicie mi, że to jest rzeczywistość, że to nie są senne marzenia, które ma, ja jako jakoś tam małe dziecko, a później nastolatka chciałaby wierzyć, tylko to się faktycznie dzieje. Tak, ale to, że o tym nie wiesz, w sensie to, że nikt ci o tym nigdy nie powiedział, że nigdy nie widziałaś wilkołaka zmieniającego skórę, jest rezultatem pierwszego prawa litanii. I ono jest, znaczy, może nie pierwszego, bo pierwsze cię w zasadzie na razie nie dotyczy, zakładam. W każdym razie, pierwszego, które się wbija do głowy. Zasłona nie może zostać uniesiona. Ludzie nie mogą się dowiedzieć. Okej, czyli mamy pilnować tego, żeby wciąż ludzie myśleli, że to bajka. Tak. Tak, ludzie muszą wierzyć, że to tylko bajki na dobranoc, bo inaczej, no, wiesz, jak ludzie reagują na inne. Szkoda. Pewnie wiele osób by się ucieszyło z istnienia tych wszystkich ciekawych rzeczy. Aczkolwiek sowołaki brzmią całkiem dziwnie. Nigdy o tym nie słyszałam. Nawet w bajkach. Niewiele straciłaś. Okej.